widać. Możesz worek złapać? Puść go, no. Masz go na sznurku, to mi tak tylko na sznurku. Będę kontrolował. Dobra, mam go. Ok, tu go puść. I dobra, i schodzi. O, właśnie, tylko że proponowałbym naprawdę na tylko iść. Będzie ci lepiej, bo tak nie wiem, co się dzieje. Poczekaj. I tutaj czekasz, teraz patrz. Tu sobie worek dasz, ma taki kółeczce tu. Justyna niech idzie za tobą, bo zaraz żebyś pokażesz jej to, co ja ci już powiem. Widzę. No, mów. I patrz, tu idziesz, tu sobie usiądziesz. Puścisz nogi teraz tu. O, tu siadasz. Jeszcze. I znowu w dół. Taki krok po kroku. No zaciskasz, ale trzeba do niego dojść. Poczekaj na Justynie, żeby ona widziała. Dobrze, macie tutaj dojść do... Tu sobie stań i tam czekasz na Justynę. Ale pająków. Siadasz właśnie, teraz popatrz, tu już mamy blokadę, tu już nic nie ma, więc kontynuacja jest w tą stronę. I teraz ja tu siedzę, tu sobie woreczek położyłem, tak sobie też tu położyłem. Okay. I będziesz go za sobą ciągnął, na tym sznurku. Okay. Jeżeli przeszkadza ci ten drugi woreczek czerwony, to włóż go do worka tego czerwonego, albo daj Justynie. I patrz, teraz ja siadam tu, opieram się, aha, i teraz słuchaj, co będzie dalej. Puszczam nogi tam w płód, przód pod kant, tak. Uważaj na GoProsa, bo ci będzie przykład. Tu podchodzę pod ten kamień. Potem będzie taka komorka. W tej komorze zbijamy się embrionalnie i rotujemy się trochę na bok, żeby nogami wyjść na tą stronę, a nie głową. No, rękoma nie wychodzicie z zacisku, tylko nogami. Więc ja tu idę. O tak. I patrz, znowu siadasz, nie? Jak będą jakieś kamienie przeszkadzać wam na klacie albo pod tyłkiem, usprzątnąć sobie na bok, gdzieś się położę. Bo już widzę, że kuźwa. One nam ograniczają przestrzeń. O, i już koziwa mi to. Im przyjemniej, tym lepiej, nie? I teraz dobra, no idziemy. I jazda z koksem. I tutaj, no wiesz? Powolutku, bez szarpania. Worka tak. Daj mi jeszcze wejść, nie płacz tak dalej, żeby było troszkę przestrzeń.
Aha, i teraz tutaj trzeba, jak już wejdziesz, patrz. Wychodzisz tak, a potem robisz takie coś. Przekręcasz się, widzisz? Tak na brzuch, patrz. Tak? Mm. I przekręcasz się po tym głazem. I to samo powiesz Justynie, żeby ona... Tu nie ma... Aha, jedna ręka zostanie, pójdzie w przód, a druga w tył. A druga w tył trzyma ten worek. I nogami tam tak macacie. Ja wam tu zaraz trochę wypreparuję tych kamolców, bo widzę, że kurwa też się nawali. O, już mi kurwa wiszą, widzę już nogę trzymam za na poręczówce. Ja kurwa nie lubiłem tego zacisku, to go porobiłem. Teraz od razu czuję, że żyję. Dobra, to czekajcie, trochę wam oczyszczę kamolców. Już tylko wszędzie, przestrzeni być. Dobra. Poczekaj sobie, trochę tego filmu, tej sole, żeby było przyjemne. Tu ostrożnie, masz ten embrionalny. Tym embrionalny możesz sobie worka też włożyć. I teraz, jak już tu jesteśmy w zacisku, dalej... No kurde. Poczekaj, teraz spokojnie. Uff, widzę, że jest ciasno. Jest tam perfekcyjny. Już jest git. To ci mówię, a już jestem po. Kamera włączona jest? Widziałam, że była włączona. No to chyba jest. Jak szedłeś przede mną, to obraz się pokazał. Okej. Po 30 sekundach czy minucie później ekran gaśnie. Tam się czułamy na brzuszku? Tak. Dosyć ciasno. No to jeszcze na kamerę musisz ułożyć. No i kamienie są. I w ogóle... Ja nie rozumiem, czemu jeszcze nie wypolerowane. Uff, no ktoś by mógł rozłupać ten głaz. I też jedna ręka z przodu, druga z tyłu, bo jest za wąsko. O mój God. Janek ciąg za nogi. Tutaj się na brzuchu przechodzi, tak? Rotujesz się tam. Na początku na plecach, potem na bok i potem brzuchem. Kolano się uderzyły. Nie boli.
Janek? No. Ty mnie widzisz, czy nie? Nie. Nic, zastanawiałem się, gdzie jestem, bo czuję, znaczy czuję linę, nie? Jestem teraz bokiem. Zaraz tam podejdę. No to jest tyle tego gruzu. Tak. Dobra, zaraz moment jest. Zawieszę tu podrabinę i taką trzeba Proszę? Tu zaraz ci poinstruuję. Jest łopatka. Dobra, ja na razie ściągnąłem kask. Teraz słuchaj, zdejmij kask. Masz tą końcówkę na kasy, wiesz? Dobra, coś tam widzę. Musisz to wyciągnąć. Czekaj. Muszę sobie ten kask jakoś tu. I teraz tak, na brzuchu. A worek sobie daj po lewej stronie. Schodzi. Czekaj, muszę wyciągnąć drugą latarkę. Dobra. Przyświecić, wiesz? Już nie wiem. W kurtce. Dobra, bo ja na razie ta poręczówka mnie trochę ogranicza. No, bo, ale gdzie ci ta poręczówka jest? U góry jest nade mną. A to tak to nie patrz, bo ona będzie ta poręczówka. Tak,
będzie źle, będzie cię pokręgał sokiety. No rozumiem, muszę się przekręcić na brzuch. Kurde. Nie no, Ale on mi zaraz wyda się Tak, tak, wiem. A ta lina musi być taka napięta, czy mógłby się... Ona jest taka poręczówka, taka jest napięta. A, bo to nie jest twoja, ona tu była. To nie jest moja, ona tu jest na stałe. A, okej. No dobra, teraz mnie wypluje. Wory mam zablokowane. Czekaj. Schodzi. Dobra, teraz nie widzisz? Dobra, pierwszy worek. Czekaj. Ciągnę drugi wór. Za dolny ten pasek ciągnę. Potem jak będziesz wracał, to ten worek najpierw przepchasz do przodu. Już trzeba się kurwa to Powiem ci, że jak na pierwszy raz, to zawsze tu jest kurwa. Nie jest, potem wybiło. Sam worek się ledwo tutaj przyciska. Tu trzeba też tak być. Widzisz, że jak wychodzi tu kurwa i dwoma workami, to masz takie tęte kurwa robienie. Jakbyś rurą taką przed tym wami się widać. A jak oddalasz ten proces, jak wszystkim takim ciągiem, no? Dobra, i tak. Wszystko to boli. Dobra. To Leo zawsze musi być takie. Dobra, mam. Dobra, no to ty stare się tutaj. Ja to zaraz puśćmy jeszcze. No to dobrze. Puść go. Ja ci mi się rozpiął, więc muszę zabrać. Trzymaj? Tam się to spali, to nie? Poczekaj moment, żeby jeden drugi podgrzewał. Latarka jakaś. Ja sobie włączysz. Chodź tutaj. Schodzisz. Za chwilę jest drabinka. Na razie złap się poręczówek. Bo jedniesz. Ja tu kiedyś jednąłem palić. Bo nie wiedziałem, co tu jest. Pierwszy raz kurwa, nie chcieli to wchodzić nikt. Ale tu wlazłem. Złapałem się poręczówki, a była cała w glinie. I jebłem tam na dół, a nie wiedziałem kurwa ile lecę. Parę sekund, a wiesz, tak jakbym spadał z 30 metrów. Ale na szczęście nic się nie stało. Tylko miałem takie kurwa pręgi na plecach. Dobra, tak sobie stań na jakimś szczebelku na chwilkę. Poręczówki się złapa. Już tak. Proszę bardzo, złap się poręczówki, żebyś miał kontakt z poręczówką. Kask załóż.
zejdziesz tam na dół po poręczówce, od węzła do węzła, jak się skończy ta nabiłka. Justynka, swoim tempem, ja zaraz do ciebie dojdę, żebym miał kontakt głosowy z tobą. Jak ci idzie? Weź szczypto. Widzisz, jak tu wypadł? Poczekaj, jedło z tym, czy jedło do jedło? Dobra, jedło z tym. Masz. Dał sobie. Czekaj, mamy? Czekaj. Moment, chcę ci to zawiesić. Pokaż. Przez ramię. Już to tam jeszcze. Dobra, teraz jest. Możesz zejść na dół, tylko patrz, świeć sobie po tych. Idziesz zapieraczką i stawiaj na szczeble, ale kontakt rękoma nie za drabinkę, tylko za poręczówkę. A potem już idź po ściance, bo ona już tam leży. A ja idę do Justyny, żeby ona miała ze mną nawigację, że tak powiem, kurczę. Poczekaj, Justynka, mamy. O, jaka ty szybka wiórzka. Dobrze, i tak idziesz na brzuchu właśnie, dobra? Ale, dobra, powolutku, dwie nogi w przodu. O, bardzo ładnie, piękna rzecz. Bardzo ładnie. A jak sobie idę ucha to robię? Powolutku, zapamiętaj ten ruch, bo oczywiście będzie troszkę trudniej, bo będzie trzeba grawitację pokonać, wiesz? I już, Justyna, już sobie możesz odsapnąć psychicznie, bo już takiego kuźwa czegoś nie będzie. No to dobrze, widzisz? Z kurtką by było gorzej, zauważ. Ale to będzie ciepło w środku. Kurteczka masz? Podaj mi tą kurteczkę. Ja ci ją odbiorę. Bo masz najciepłe ręce wolne. Patrz. I teraz idziesz poręczówkę. Raz, łap się poręczówką ręką. Poczekaj moment. Dobra, poczekaj. Nie spisz się tak jeszcze. Dobra, daj nogę. Tu. Na szczeblu masz. Złap się poręczówkę. Dobrze, ale na razie poręczóweczkę. Moment, poczekaj, bo ja muszę odejść też tak, żeby miał tu kontekst. Dobra, no, poręczóweczkę się trzymasz i patrzysz, poczekaj. Dobra, moment, poczekaj. Momencik jeszcze. Stawiasz sobie nogi na... Trzymaj się poręczówki. Trzymam się. I teraz drugą nogę, patrz tu. O, dobra. Poczekaj, moment, poczekaj. Czasami o tu. Dobra, powolutku. Ja ci asekuruję, masz jak coś to... O, dobrze, widzisz? Poczekaj, tak, stań sobie tu i odsapnij. Chodź. Złap oddech. Drugą do góry, mówię. Spoko, tak. Chodź. No inaczej nie da rady, widzisz, tak jest tu. Można zostać. Dobra, zaraz sobie światło wymienię, bo... Słuchaj, Justynka, stań sobie teraz tak tutaj, oprzyj się o ten, odsapnij. Puść. Złap oddech. Siadaj tyłkiem, oprzyj się o skałę. Tak, tak, mam się o, tak. Dobra. Odpacznij i teraz popatrz, co zrobisz. Podejdziesz tak jak ja, złapisz się tu jednej, drugiej, tak? I tak zejdziesz. Aha, dobra. O, okay. Widzisz? Powolutku. No jasne. Trzeba tak i potem przyziemienie. Dobra. Na razie odsapnij, podasz mi worki tam z tyłu. Ja podam tą kowie gęsiego też. Są z tyłu tam czerwoniaka. Tomek sobie to światło tam wymień. Uważaj. Połóż tam w przód. Kup to sobie. Ja trochę wyżej. Żółciacha dalej, tak? Chusteczkę. Jak będzie, bo na razie sobie ją wez. Ciepło czy jest czy zimno? Teraz już machałaś. Teraz się zmacham, to jest mi ciepło, tak. Wiesz. Chwila mała, to się czuło. Tak, odpoczywaj na razie, bo tu kuźwa było... Tu działa adrenalina, jak się idzie pierwszy raz. No. I nie jest łatwo, kuźwa. No nie jest. Chociaż myślałam, że będzie gorzej. No to dobrze, że jest łatwo. Tak, wiesz. Tomek się namotał, bo kuźwa na plecach są, wiesz? Nie, widziałam właśnie. Chciałam odgapiać, tak. Ale usłyszałam ciebie, tak? No. I że przez to, no bo jak ten kręgosłup... Leży potem tak. Na bok, tak. I końcówkę na brzuchu. Tak. Już tu się zepniesz brzuchem tu, a plecami tu... No, już... nie wygniesz. Na jogę musisz chodzić, też się wygniesz. Odsapnij, bo wiesz, jak człowiek zmęczony, to łatwo o błąd, wiesz? Ja się zastanawiam. Dobra, ja zejdę i wezmę tą przed drabinkę. Tomek, jakbyś mógł, to weź tego żółtaka jeszcze.
załóż tam płytaczkę. Justynka, ty pójdziesz sobie przodem. Teraz to praktycznie tu można zapieraczkę. Ty kiedyś stąd walłem, to no. Tam to, aż tam. Bo kuźwa pierwszy raz tu wlazłem, a była poręczówka bez tych. No, bez węzłów. I była cała w glinie. No. Ja się ją złapałem, ona była tak śliska, że wiesz, że normalnie runąłem w dół, ale trzymałem się kuźwa, bo wiesz, jakbym się nie trzymał, to by się połamał. No. A tak się tylko po prostu... Co za blisko. Musi tak, żeby nie przeszkadzał. On trochę tak robi ci się taki balans trochę wtedy, ale to nie przeszkadza. Lepsze takie coś niż kuźwa mieć worek tak jak ja mam na plecach, bo ogranicza nam średnicę w tym. Przestrzeń. Co, ja kurtkę ja zostawiam pierwszy. Sobie? Idziesz pierwszy. Kurteczkę może, to będzie ciepło. Ciepło? Dobra. Tak. Okej, okay. Niech leży. To jak idziesz pierwszy, to ja się muszę... Tutaj chodź, bo ja idę tam. Bo ja muszę wam tą poręczkę jeszcze zamontuję, żeby przez te całe elementy, żebyście mieli asykurację. Znaczy tam nie trzeba, ale... Kurwa. Może ja się tak lepiej, proszę, żeby było żeby się nie było. Tak, już momencik. Podasz mi zaraz tego rzucić. To normalnie bez tego. Ale... O. Się idzie, łapiesz policzuby. Okay. Tak naprawdę. Chodzisz na dach, ja się tak. Tylko asekuruję. Ale za chwilkę ręką. Będzie, wiecie. Będą takie... A jedna worka. I jak się schodzi, to żeby zobaczyć zawsze grunt, kucacie na dwóch nogach i popatrzę, co jest dalej. Bo tak to człowiek nie widzi, nie? Żeby nie iść na pałę. Czyli schodzimy na tyłku. Tak. Nie na brzuchu. Tak, dobra. Na zaczyna się właśnie to. I poczekajcie, ja już tu wam jednak to zamontuję, bo... Fu ci turyści. Ja wam jak to zamontuję, to dopiero was poproszę, dobra? Potem łapiecie się tej niebieskiej, ale ja tą niebieską jeszcze tam zamontuję w takim miejscu, że będzie... Ale faktycznie świeci całkiem nieźle ta miękkowa latarka. Jak ten światło w samochodzie halogenowe. Tu trzeba widzicie, tak? Zapieraczką. Dupa, ręce, dupa, noga, ręce. No okej. Okay. To ja przejdę. Po co są tu lasy? No dobra, nie to zrobię. Zamontuję wam tam i będzie git. No dobra, jak przejdziesz tą pierwszą, to ja cię plecak przełożę. O, nawet powiem wam, że ten jest, jak on się nazywa. Pasik jaskiniowy. Kurwa, nie mam. A dobra. Teraz można działać. Zawsze coś. Najgorsze, trzeba wracać. Może ten worek do mnie sobie splecę, to ci go podam. Nie, to go splecę. Ja ci go podam, spokojnie, sobie tam. Nie, to ogarnę.
Dobra. Znaczy się, poręczowa jest. Już to nie, bo ja za nisko strzelam. Tak jak do toracy proszę się, do tej poręczy. Ja jestem już pod nią. Czyli jeden karabinek. Tutaj nie jest. Rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem pod nią. No to musisz górą to odłożyć. No teraz tutaj wejdę, ale... Nie masz czegoś, żeby podnieść. Już ci daję. Worek? Masz tutaj. Nie. Jeden karabol. I proszę drugi karabol dla Justyny. Ona ma tam przy sobą, ale macie dwa karabiny. Jedna osoba wepnie się tym karabolem, druga drugim. A przy karabolu masz, przy wolnym czerwonym masz też karabinek. Więc wepnij sobie ten karabol. Za nisko zeszłeś. Wiem. Więc obłuj kominkiem do góry. Znaczy ja bym tutaj... Muszę tutaj wejdę. Wejdę. O, tylko muszę zejść jeszcze niżej. Wiesz co, może puść teraz Justynę, tylko daj Justynka. Masz dojście do masz karabinka? Tak. To wepnij się ten tak. Przełóż przez tu książkę. Przełożyłam. Swoją kasietkę. Tak. Przez szpijarkę, takie oczko. Tak, tak zrobiłam. I teraz karabinkiem wepnij się do tej końcówki. Dobra. I idziesz trawersem, wspinasz się. Opierasz się bokiem i idziesz tak jak Link. Plecy o ścianę, a nogi kolanami lub nogami szuka stopni. Będziemy wracać, to będą robić zdjęcia, bo na razie robicie akcję. Ja też na razie nie wyciągam sprzętu. Teraz będziemy sobie już spokojnie. Na razie też będziemy spokojnie. Powolutku. Nie spiesz się, noga, ręka, żeby się uczyć. Właśnie to poruszanie, a przestrzenie. O właśnie, bardzo dobrze. Jak ten czas gładzi. No. Bardzo ładnie. I tutaj widzisz, masz na tych stopniach, to sobie tak idzie, żeby jak najpierw. Niekoniecznie linki się nie łap. Bardziej dobra. Szukaj sobie stopni. Linka okay. Jest tylko, żebyś jak się osunęła, żebyś... Żeby nie zabezpieczał. Okay. Tak. O i właśnie plecki i stopni. I szukasz, o właśnie. Widzisz? I znowu plecki. I plecami. O, bardzo dobrze. Nie było hiperwentylacja. Pierwsze i wejdzie tam do tej nory. Dobra. 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 Dobra.
Tomek, worka za... Co? Wciągniesz ten wór? Może i wciągnę. Ci... Daj go! Jak ktoś tego wezmę. Ja go wezmę, to idź, uda mi się dorzucić. Trzeba męczysz, kurwa, jeszcze... Tomka. Poczekaj, bo kurwa tak mi świeci, że równo nie zajesz. No on tam idzie do twojego worka. Tak, do mojego worka. Okay. Tam miałeś drugi karabinek, znajdź go, bo będzie nam potrzebny. Czy go wziąłeś już? To są dwa. Dobra, nie, ja nie jest dwa. To wepnij się karabolem do. Masz, to daj. Masz małże jakąś? Nie, 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 spoko, ja tutaj przejdę. Dobra. I przodu. Mówię łatwo. Czy przodem to nie robię? To głową mogłeś się. Poczekaj, mam. Tylko wezmę te karabole. Ciepło, nie? Weź Justyna ode mnie ten... Bo tak to zawsze płynie. Jeśli jeden przejdzie, to drugiemu pomoc. Idzie, płynie. Odpoczywam. Jesteśmy w połowie, czy za połową? No, w połowie. Bo to masz, my idziemy ciągiem głównym, jak na te boki sobie porobimy, tu jak zejdziemy na dół, będziemy wracali, wiesz? I sesja jest zliczona. Bo teraz, jak zaczniemy na boki, to jeszcze się bardziej... No. Tak już nie, co ma do pokonania? Kurczę, chodzimy, a nie mamy fajnego świata. Chodzimy jak szczury. Wilgotność duża i się też człowiek męczy, powiem wam. Nie? Bo jest duża wilgotność. No. Na pewno jest inna cyrkulacja niż latem, bo czuję to. Tak dobrze, chyba że nie ma roztopu, bo by było tak. Gorzej w środku, nie? Na dole jest, stąd nazwa błotna, bo potem jest taki prosty korytarz, ale nim nie będziemy szli. Okej. Okay. Bo on robi metraż, ale on jest tak wąski i tam jest szambo. Raczej no, jest ta glinka, wąski i tak się robi gdzieś tak 40 metrów i się kończy. Aha, no ale 40 metrów kontynuacji w zacisku takim chropowatym, gównianym, no, gdzie wiadomo, że nic nie ma fajnego na człowieka. Więc to nie jest żadna przyjemność. Na leżąco? Nie, co ja to nie robię. Jeszcze miejsce, osypło.
jeszcze ten worek mnie tam blokuje. Daj tego worka, trzeba było go dać. Nie stajmy go, bo już jest... Zacisku. Serwoniec tu. Siadę odpoczynek. Ja zamykuję, bo czas na odpoczynek. Zjazd nam potrzebne. Ktoś mówi, że ma przyrząd do blokę do zjazdu. Ja mam kubki do zabrania. Na kubku nie zjedziesz już na ty. Zjedziesz na ręce. Ja nie zjeżdżałam, od razu mówię. Zjedziesz, no to zjedziesz na szansę. A wejdziesz na ma... I wyjdziesz tak bokiem, bo to jest tak, nie jest własną szczelinę, bo też długo się tak samo idzie takimi wąskimi szczelinami, a potem się robią takie gominy. Okej. Okay. Mam zabrać drabinę? Proszę? Drabinę mam zabrać? Czy ma zabrać drabinę? Tak, weź. Pociągamy sobie to, jak to robimy, przypomnij mi.
Ja testuję. Kamerka. A nie, jeszcze się świeci na czerwono. Jeszcze się nie było ładowało w sercu. Tak mi się zrobił i usiądź na tym. Będzie twój podstawowy krzyż. Tu będzie wpięty. W ten sposób. No, no to ja założę ósemkę. Założysz mi? Sobie założę. Sobie założysz. Tak, zakładasz. Dobra. Tutaj zapinasz. Okej. I teraz tak myślę. Drugi przyrząd będziesz miał tutaj schodzić. Tu nie za blisko przyrządu to rękę, okay. Tylko tu. Dobra. Nogi szeroko, tak na ścianie. Okay. Nie tak, bo no. Będziecie jak kartkę papieru składać w książce. Jak będziesz rozkrokiem, tak jak tutaj, to będziesz się zsuwał. Bo ja też to rozkrokiem, ale potem musisz na tą ścianę, bo tak zejdziesz i potem na tą ścianę będziesz zsuwał. Tak, w dół. Tak. Okay. Więc w dół możesz się, będziesz się zsuwał. I nie za blisko przyrządu. Tak, żeby nie było tu. Tu sobie podajesz, będziesz podawał, a tu ciągle odbierał. Będziesz odbierał, ale aha, i jak zrobisz takie coś, tak, to się zatrzyma. Czyli tak. Tak, ale oprócz tego będziesz miał jeszcze drugi przyrząd. Oczywiście. A zaraz tą drabinkę tutaj. Drabinkę zamontujemy, żebyście na zejściu byli. Bo to jest tak szybko. No z doświadczenia wiem, że ludzie mają tu problem. Nie wiem, chodzę. Mam tutaj szatkę. To są to zjadka. To byś na mapie chodziła. Na przyrząd. Czyli to musimy zrobić, patrz. To na razie niech sobie jeszcze gdzieś tu. I to musi być, to zaraz mam zawsze się, dopiero jak zamontuję, to będę widział. No, wciąż się zaciskać. O. I teraz jak tutaj. O. Szarpnięcie. Znaczy nie, że ja się zrzucę, tylko takie odciągnięcie. A co tam się kuźwa? A dobra, taki flash poszedł. Wszyscy włączyły. Widzicie? I patrzcie, tutaj nawet jak zjechać, to tak nawet oprzeć się. Bo niekoniecznie trzeba ten. Ja ci zobaczę, tą drabineczkę tam wracać w takie miejsce, żeby ona wam fajnie zadziałała. A tu może być fajny, bo to jest tak. Żeby te nogi postawić, wiecie o co chodzi. Patrzę, ta lina jest tak sztywna, że ona praktycznie mi kość blokuje, jakbym miał pierwszy. Czyli tak, tu zjedziecie, tak możesz zjechać nawet. Tylko tymi przyrządami będziesz. O. I widzisz tu. Ja sobie ona nad nogami tutaj stanę, popatrzę, już widzę co się dzieje. Czyli swoje jest. No, i tu akurat jest drabinka w miejscu, gdzie będzie potrzebna. Tak? Przyda się na tym. Akurat to jest tam najbardziej trafne wyjście przy wychodzeniu. Podjeżdżamy, tak jak tu, tyłem. Potem co zrobisz? No. Odkręcisz się, ja mam worek, to muszę worek dać za udo. I patrzcie, teraz robię to. Trochę mnie tam kibło, to więc jeszcze na dupie. Wiecie? Jeszcze na dupie. Okej. Okay. I dopiero na dole, o, teraz się dopiero zobaczcie. Zrotowałem w ten sposób. Na brzuch, tak? Dobra. Na brzuch i cały czas ta dolna ręka będę przyrządził. Okej. Okay. To jest łatwe, ale to jest dobre dla nas na przećwiczenie. To jest większy kuźwa niż w nowym, wiesz? Mhm. To jest to, to potem możecie jeszcze poćwiczymy.
weźmiecie, bo są dużo węzłów jest, więc poćwiczycie sobie przepinki na paryczutkach. Wiesz? Już jest, tylko ja tu trochę to mówię na gardę, bo ci jakieś kurwa sobie zrobi, bo tu jest... I tak powiem, trzeba i tą wanek się kuźma na gardę. No jak go obciążysz, to się zatrzyma. Strasznie ciężko chodzi ta lina. No chodzi tak. Ale to jest minus i plus. Plus jest taki, czekaj, że... Czekaj, bo ja jestem tutaj przypięta jeszcze. A ten, tą górę masz? No w sumie tak, ty kubka nawet się nie da wpiąć takim, nie? No. Wiesz co, ja się chcę sobie popuścić jak najwięcej tej liny. To się rzucisz, to niedobre jest. Bo mam wrażenie, że się zblokuje w połowie, wiesz? Nie zblokujesz się, nie. Nie możesz się na linie schodzić, bo nie czuł. Okay. Ona ci się nie zblokuje, Marcin. Pod twoim ciężarem ja bym nawet nie szła, zobacz. Słyszysz? Słyszę. Zaufaj, puść ją. Znaczy nie puść całkowicie, tylko tak... podarza. A tamtą górną ci trzyma. Masz dwa przyrządy, więc ci nie przejdę. Jak ci jeden pierdolę, to ci drugi trzyma. Tylko się zblokowałam właśnie w przyrządzie. Więc ci nie przejdę. I tym jest od przyszłości. Bo jak ja mam stawiać te nogi? Na razie tyłu. No tak, ale powinnam się... Zaraz się odkręcisz, ale dopiero jakbyś mogła się odkręcić, to się odkręcisz tyłu. Oh fuck. Chwila. Odpocznij. Bo ci stres idzie na tego obrazu. No. Zdawało mi się, że będę miał jakieś tutaj zaparcie dla nóg, wiesz? No. Nie będziesz miała, bo masz wolny zjazd. A nogi masz trzymać, patrz, nie czubkami, tylko połóż całkowicie, tak jakbyś miał całą stopę. Aha, natrężone nogi jak kangur, szerokie. Słyszysz? Słyszę. W rozkroku, ale w drugą stronę. Na razie to idziesz ten, już się zwrócujesz w drugą stronę. Na razie w tyłku musisz zjeżdżać, no. Ja pieprzę. Nie przejmuj się. Trudno. A nie mogę tak sobie boczkiem wyjść, jak jestem teraz? No to spróbuj tak, jak idziesz troszkę. Dwa masz mi dobrze, nie? No. Uważasz. Musisz się tak wszystko po tej linii łapać, bo to pamiętaj, że tamto cię trzyma. Słyszysz? Słyszę. A to na dole też tak nie bój się, bo to ci tak to ci nie leci. To cię wystarczy, że tylko... tą linę dolną zblokujesz, że macie wszystko. Patrz, ja ci pokażę. Puść tą linę teraz. To na tej zasadzie działa. No i puść. I teraz puść obie ręce. Ja nie puszczę. Ale puść obie ręce. I drugą puść. Tam przestań się odbywać. Puść. No i zobacz. No puść. Nie, bo spadnę. Nie spadnie, zobacz. Puść. No. Nie, nie. No, puść drugą. Dla mnie to jest za dużo blokada. Ale ja się, dobrze, ja się utrzymam tak jakbyś ty. To jest twoja ręka moja teraz. No i puść. Żebyś zobaczyła, jak to działa. No i też puść. Nie, nie puszczę. No, nie, naprawdę nie puszczę, bo jestem za bardzo zblokowana, żeby się puścić. No to mam wrażenie, że spadnę, jak się puszczę, no, wiesz? No to super. Nie chcę. Teraz, no dobrze, złam dolną linę, nie za blisko szyi. Dolna, ogół. I powoli sobie podawaj ten linę. Za blisko szyi. Proszę na mnie. Okej, wybaczmy na ciebie. Na to naciskaj. Spokojnie. Naciskaj. Jak zostawisz, to zapomnisz. Nie. Cały czas masz mieć rękę na tym, na spuście tego pistoletu. Tamtego brudnego z pistoletu? Tak, cały czas. A ten dolny cię asykuluje to. Dolna ręka i górna. To cię interesuje. No widzisz? I teraz dopiero zaczyna zmienić. Aha, bo ja sobie podawałam tak jakby tą linę. To nie potrzebne. A czemu on się teraz nie blokuje? To musi być naprężenie? Nie, nie, nie.
gorąca. I ostrzyga zjeżdża, bo najstrudniejszy zjazd. Ostrzyga zjeżdża w jednym z trudniejszych na linię. Sama się jaskuje. Poćwiczyła dziewczyna i proszę bardzo. Oczywiście nam dwóch przyrządza. I proszę bardzo. Pokażę swoje prezencje. Ale już chyba widziałam zdjęcia. Tacka. Harpa, harpa. Tak. Ty, chyba to ma chrysła. Tam chłopa piękny, to leży na bardzo. Chyba i zasypany. Jak ten łaźni, a ona opowiesz, jak ona na ścianie chodzi. No tak. Po tuchu. Poczekaj. Jeszcze wycofam. Nie. W stronę. To co, ja idę do tamtej, tak? Tak, i łapię się tej drabinki, to chodź, pokażę. Dobra. I poręczki. I powolutku, noga ręka. Okej. Okay. Tam na dole masz przyczynę, więc już tam nie będzie. Okay. Bardzo ładnie. Ale linę między nogi czy z boku bardziej? No ja się skończymy nie między nogi, bo tu masz tak, że jest tylko tego. Tu nogami idziesz, a rękoma się łapiesz pęczówki i szczebelków, żeby ustawiać sobie te nogi. Okej. Powiedzmy, że... A jak już czujesz, że ta pęczówka, że drabinka już ci pomaga, to złap dwie nogi, dwie ręce pęczówek będzie. Dobra. I schodzisz sobie. Z żadną siłę nie puszczasz pęczówki. Tak. Noga, powolutku. Natarcie. Dobra, tylko mam wrażenie, że jak trochę zejdę, to zaraz wejdę na Tomka. To ci się tylko się wydaje pewnie. Zmieścisz się. No jesteście po zaciskach. To był najgorszy zacisk tak. Teraz? To nie to na koniec. Kasandryczny. To co to kasandry? To jest mój jest. A bo pierwsza zaciskana jest wejść. Dobra. No i fajnie. To sobie odpocznij teraz. Okej. Okay. Ja wspinam tutaj drabinę, bo wezmę wam dla kurażu w inne miejsce. Karabola tu zostawię, to przypomnijcie mi, to potem wepnę tylko. Tą. No. Drabinka. Drabinę. Sama ta rączówka nie wystarczyła, a dla was jest bardzo liczna, jak się przydaje się, nie? Ta drabinka. Jestem na pewno, żeby wejścia, żeby zejść z samej góry, z tego skoku. No, tak. Jestem kowarzem, ja będę schodził, trzymał się trochę po rączówki, więc dobra. Możesz... Ja się będę asukurować, żeby nie dostać nią po gębie. Łatwiej się schodzi, szybciej. Zgane już widzę, kurwa. Jak złe łapie. Zmienimy sobie teraz przepaka. Dobra. Zrobimy. Teraz tak. Tu macie ciąg, zobaczcie, ten martwy. Tam możesz zajrzeć teraz, bo jak ja będę robił przepaka, potem idziemy tam, patrz. Tam sobie to jest pierwszy... ślepy ciąg jaskini błotnej. Zajrzę sobie tam w środku, wejdź sobie, bo to nie ma takiego dużego zacisku, jest ładny. A ja w tym czasie przygotuję sprzęt do dalszej akcji. Możesz się stękać sobie. Już mogę zakładać się? Uprzęt załóż, tylko Tomka pójść do środka i sobie tutaj... A w ogóle to wejście jest? Dobra, jak ci robię? Nie, tutaj dlatego, że potem ci się przyda uprząż, no. A ja będę poręczował za jakiś czas. Więc ja się mam wszystkie te rzeczy poprzydają. Poproszę Tomek o żółtego worka, bo tam światło zginie. Trzymaj. Dziękuję. Będzie to ręczyła.